doberek. Dawno nie było nic z auta nagrywane. No i przy użyciu przedniej kamerki. A że będę jechał za chwilkę tą drogą koło mojego domu, która obecnie wygląda jak kurwa po wojnie, no to będziemy mogli sobie sprawdzić stabilizację obrazu w przednim obiektywie Samsunga S23 Ultra. Chyba że wcześniej wypadnie telefon z uchwytu, bo uchwyt on taki bardziej, no, nie do wyczynowych dróg, powiedzmy. Trzyma się jeszcze? Trzyma, dobra. Dobrze sobie to sprawdzić. No, telefon się chwieje. Uchwyt, to jak to chodzi. Kurde, jak on zda, naprawdę, to przednią kamerką przebije Vivo, które nadal w moim odczuciu było lepszym wideotelefonem jednak. Tutaj czegoś mi brakuje, naprawdę, przy słabym oświetleniu brakuje. Ale przednia kamerka, jeżeli zda tutaj, zda egzamin, to spoko. Dzisiaj chciałem zrobić barki, z tym, że zrobię sobie troszeczkę dłuższe przygotowanie do tego, bo jak wiecie, ja te barki mam narażone na bóle, na dolegliwości bólowe. I coś złapy, triceps, biceps. Ogólnie teraz trening będę robił codziennie, natomiast zastanawiam się, czy ma sens codziennie coś rzucać, bo tak naprawdę za 10 dni mamy taką dosyć dużą sesję zdjęciową dla jednej firmy. I wiecie, ja teraz ważę około 100, 101, może 102 kilo. No i wypadałoby w te 10 dni coś dojebać, nie? Żeby jednak się prezentować, więc teraz zrobię takie typowe 10 dni pompowania. I stąd też takie treningi będą. No już, jutro jadę z obcolem do Gliwic na tą konsultację w sprawie tego mojego tricepsu. To wam powiem coś więcej, co tam ustaliliśmy. No śmigaj. Zmieścimy się? Chuj, zmieścimy się. No. I co jeszcze? Aha. Bo pamiętacie, jak zakupiłem maździuszkę, to ona, mówiłem, że bardzo wysoko zaczyna turbo ładować. Pierwszy, drugi, trzeci bieg, jak dla mnie, to jest zmulone strasznie auto. Przez to też przypuszczałem, że spalanie może być trochę podbite, bo on gdzieś przy praktycznie 2900 dopiero zaczyna ładować. I no wiecie, dojeżdżacie do ronda na dwójce i jest, no kurde, lipa. Wjeżdżacie z ronda, tu i dopiero zaczyna ładować. I jak poczytałem troszeczkę na forach, to zauważyłem, że dużo ludzi faktycznie zmienia tą mapę i też zauważyli, że właśnie te 1, 2, 3 to jest zmulone strasznie. Z tym, że oni też, niektórzy mapują tak, żeby jeszcze moc dodawać. Mi nie zależy na mocy, tu jest te 260 koni, byliśmy sprawdzać i tak dalej, to na obecnym stanie silnika te 300 koni można spokojnie zrobić, ale ja powiedziałem, że ja nie chcę, bo nie chcę, nie potrzebuję, no gdzie ja będę szybciej jechał tym, rozumiecie? To auto i tak leci sporo, naprawdę, jest bardzo dynamiczne, a i te 2-3 poleci, może nawet więcej, nie wiem. Nie sprawdzałem, bo no nie potrzebowałem po prostu tego. Moment obrotowy możemy trochę podnieść pewnie, dlaczego nie, ale przede wszystkim zależałoby mi na dostępności momentu obrotowego czy tamtego ładowania turbiny troszeczkę z niższych obrotów jednak. To na tym by mi zależało i to będziemy poddawać. Poza tym, wiecie, zwiększanie jakoś hardkorowo mapy, z tego co też wyczytałem, łańcuch rozrządu na tym ucierpi czy coś, a dla mnie to ma być daily po prostu. Ja póki co bardzo się cieszę z eksploatacji z tych tanich części, bo ja wymieniłem na tą chwilę końcówkę drążka, tam łącznik stabilizatora, jakieś tam stworzeń wahacza i tak dalej, i tak dalej. I to tam pierdoły są po 30, 40, 60, 80 zł max, nie? No będę teraz się przymierzał. Tutaj co prawda serwis olejowy, olej nie był zmieniany tak dawno temu, w sensie patrząc kilometrowo, bo może niecałe 2000 zrobione, ale znowu czasowo, no minął rok i ten olej ma taką barwę, wiecie, no mi się nie podoba, na co mnie to tam kosztuje, jakieś grosze zmienić, olej, filterek, czy ewentualnie jakiegoś, nie wiem, cerateka dolać, czy coś do wyczyszczenia wtrysków, czym się zainteresować, taki po prostu zrobić dla siebie.
No i tyle. Będziemy teraz doprowadzać lakier, bo jest naprawdę ładny lakier. Jest, sprawdzaliśmy, będziemy robili polereczkę. Znaczy nie ja będę robił, to tam Jasiowi zlecę, mojemu ziomkowi. On będzie robił polereczkę, będzie tam otwierał jakąś powiedzmy swoją działalność w tym, więc będzie to robił. No a przed zimą zrobimy konserwację podwozia. Podwozie jest bardzo ładne. Ja wiecie, ja się zawsze nastawiłem do tego, że ludzie mówili, że Mazdy, kurwa to rdza i nie ma blachy. Co nie mówię, że nie jest prawdą, bo pewnie nie jest prawdą. Ale tu jest naprawdę przyzwoicie. Wiecie, taka powierzchowna rdza na dole. No byłem w szoku. Zresztą oglądało parę osób na podwoźniku i jest w szoku. Progi posprawdzaliśmy, kurde, ładnie, naprawdę ładnie. Myślę, że dobrze kupiłem. Będę zadowolony. Jedynie to spalanie. Ja wiem, że ja jeszcze póki co nie mam wyczutego tego auta do końca i zatem, wiecie, ja lubię jak turbo ładuje, nie? Więc ja ją też sobie tutaj przeciągnę nieraz. No ale w mieście wychodzi mi te między 15-16. No to jest troszkę dużo. Z tego co też wyczytałem przy zmianie tej mapy, przy tam dobrym ogarnięciu tego, jakoś się nauczę, bo tu jest, wiecie, chyba nowe sprzęgło z tego co wiem i ono dosyć tak łapie, wiesz, nieprzyzwyczajony jestem do tego. Znaczy już bardziej niż mniej, to spokojnie te 2-3 litry w mieście będzie można urwać, nawet może więcej, jeżeli będzie noga lżejsza do tego auta. No i tyle, co zrobiłem jeszcze. Kierownicę będę dawał do obszycia, tylko są takie mechanizmy do kupienia w Polsce, że przed odszyciem daje się taki mechanizm do grzania kierownicy. Wiecie, ja w zimie zawsze jeżdżę w rękawiczkach, bo ja mam dramat z tymi dłońmi. I będę chciał, żeby mi to po prostu nakleił, zanim obszyję skórę i przycisk po prostu z boku kolumny kierownicy sobie do grzania włożyć. No i tyle. Radio, jako że nie działał dotyk w tym radiu, dobra, policja jedzie w prawo, to my jedziemy prosto. Jako że nie działał ten dotyk i tak dalej, nie do końca współpracował z BOS, z nagłośnieniem, to ja i tak miałem zamiar włożyć Androida ze swoją kartą z Krysis na 4G. No i tak też się stało, mam tutaj takiego fajnego, powiedzmy, 4 giga RAMu, 64 pamięci i naprawdę fajnie współpracuje z BOS, gra to świetnie, naprawdę świetnie. Przechodzisz, babo, czy nie? Nie przechodzisz. Zresztą za chwilkę wam go pokażę. Niestety nie da się go zrobić, żeby był czystym Androidem, więc uruchamia się z launcherem. Więc skoro uruchamia się z launcherem, no to też z automatu uruchamia się dłużej. Ale też wygrałem swój launcher, taki powiedzmy szybciej wgrywający się i fajnie to działa. Za chwilkę wam pokażę jakieś tryby przełączania, tu mi się nawigacji. Naprawdę fajnie, jestem zadowolony. Ogólnie cieszę się na to auto i liczę, że będzie mi służyło. Jedynie co, popracować sobie troszeczkę nad tym spalaniem. O, jak zmieniłem drążek kierowniczy, kurczę, bo coś tam też huczało, zmieniłem to wszystko i naprawdę, kurde, i zawias i wszystko. No, ja jestem zadowolony, naprawdę. Naprawdę jestem zadowolony. Oponki teraz jeszcze na lato zmienić za chwilkę, bo u nas dzisiaj śnieg padał. Nie wiem jak u was. Ciutkę zwiększyć rozstaw osi, bo ja nie lubię, wiecie, ale to już mi dobrali fajny dystans, dlatego czekam na paczkę, takie żeby się w oryginalnej felgze, bo felga zostaje oryginalna, podoba mi się ta felga 19 oryginalna, nie mam zamiaru tutaj nic więcej zmieniać. Lampy, no lampy mnie kosztowały. Tylne lampy były w katastrofalnym stanie, były tak zamglone z jakimś syfem, jakieś kurde popękane, jakby ktoś, nie wiem, czyścił z jakimś nitro albo coś i no nie udało mi się ich ładnie dopolerować. Poza tym od środka, no dramat. Wiecie, ja się bawiłem w rozklejanie lamp, ale no tu próbowałem sobie tam opalareczką delikatnie czy jakoś podważać, ten plastik ani ruszył, a jeżeli już bym miał ruszyć, mi się wydawało, to tak naprawdę słyszałem, że on za chwilę pęknie jakiś, albo lichy ten plastik, albo po prostu tak są mocno sklejone, więc nie ruszałem tego. Ja te lampy gdzieś tam odeślę, komuś nie zregeneruję, ja sobie sprzedam, a tymczasem zamówiłem ładne lampy drugie tylne, niestety. Jak na tylne lampy, to dość spory koszt, bo jak za ładne używki zapłaciłem, moi drodzy, żeby was nie skłamać, 1500 zł, no to jest dużo jak na tylne lampy, rozumiecie? No, dobra, idę do paczkomatu i widzimy się na treningu. We'll be right back.
girls with their nails done now. Girls with their nails done now. We'll be right back.
girls with their nails done now. Dobrze, jak widzieliście, ciężar mały, pompowanie, czyli tak jak zamierzałem robić. I teraz podobne treningi, znaczy podobne objętościowo czy ciężarowo będę robił każdego dnia, żeby się regenerować dobrze, a jednocześnie zwiększyć rozmiary. Ja wiem, że niektórzy mówią, kurwa, jak ja to nie schudłem, co to kurwa nie zostało i tak dalej. Ja wam pokażę filmik mniej więcej mojej sylwetki za chwilę, jak to teraz wygląda i ja naprawdę, pomimo tych 100 kg wagi, myślę, kurwa, wyglądam dobrze i wręcz plażowo i nie czuję się źle z tą wagą, czuję się naprawdę świetnie, aczkolwiek do sesji zdjęciowej w ubraniach, no jednak muszę troszeczkę zwiększyć rozmiary. Także tyle z treningu, jeszcze wam pokażę tylko tego androida i na razisko. Are you doing? Why are you still holding back? Have you forgotten what they said to us? What they did? They think you're a monster! Dobra, wygląda tak. Od startu mam uruchomionego Spotify'a, ponieważ YouTube Music za dużo RAMu zabierał i miałem wrażenie, że no, o wiele wolniej chodził, więc Spotify'a sobie wziąłem. On się z automatu załącza, natomiast ja muszę z ustawionego przycisku po prostu dać play i on sobie poleci o kasta peryferię. Internety mamy? No, ja tutaj oczywiście zniekształciłem troszeczkę dźwięk, no nie mam dać jak tego posłuchać, żeby mi nie uwalili. No ale tak to wygląda. Wchodzę sobie na spot. Kurwa, jebany czujnik parkowania, wyłącz się, ty ciu. O, dobra. I tak, no tu mamy prędkość. Ty co za gnój? Czemu jestem? A bo jestem na stecznym. Dobra, wbij ten jedynkę. No, no zapłonie jestem ogólnie. Takie pierdołki, widzicie. Tu jest jako tako mapy Google, nie? Przełączam, mam wskazówki jakieś dojazdu, aplikacje najczęściej używane, kompas, kurde, tu sobie najwyżej Janosika jakiegoś załączam, czy coś dodatkowo, prędkościomierz, muzyka, normalnie aplikacje wchodząc są tu. Kamery cofania póki co nie instalowałem, no bo tu mi się wyświetla jako tako cofanie. No i plus OBD jest wpięte już i mam tutaj dostęp cały czas do tego. Bardzo przyjemna sprawa. Natomiast kurde, chciałbym wam dać posłuchać, jak to gra, ale musiałbym jakiegoś NCS-a znaleźć. Więc może przy okazji po prostu. Na razie.